Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie wyrzutnię, którą dostałem od firmy Piromax, za co gorąco dziękuję. Jest to wyrzutnia Falcon. Aż 64 strzały, taka malutka kosteczka. Za taką małą kosteczkę musimy zapłacić około 60 zł. Kod produktu PXB2415. Taka wyrzutnia, tak jak mówiłem wcześniej, ma nam do zaoferowania aż 64 strzały, które wzbijają się na wysokość 30 metrów, kaliber 20 mm. Tutaj mamy kod QR. Po zeskanowaniu zobaczycie, jak bezpiecznie odpalać taki rodzaj pirotechniki, czyli wyrzutnie. Tutaj mamy dość długą listę efektów, tego nie będę czytał. Zobaczycie sobie na odcinku. Owa wyrzutnia posiada 384 gramy mieszanki, czyli dość dużo. Wyprodukowane standardowo w Chinach, rok produkcji 2016. Mamy ląd podstawowy, ląd rezerwowy. No i zobaczcie sobie na koniec te efekty, jak się wyrzutnia prezentuje z bliska. Spód, góra i rura. A więc zapraszam do oglądania. Lecimy z tematem. A więc lecimy z wyrzuteńką i długą, panie Mahoney. Odległość około 20 metrów, wiatr, deszcz, dość mało przychylne warunki do puszczania wyrzutni. Jestem z Wami już z powrotem na podsumowaniu owej wyrzutni Falcon 64 strzały. I muszę Wam powiedzieć, że wyrzutnia jest zajebista. 64 strzały, kaliber 20 mm sprawił, że ta wyrzutnia naprawdę była bardzo, bardzo fajna. Wyrzutnia za 60 zł to jest bardzo dobra cena, bo widziałem wyrzutnie podobne od 100 zł zwyż, a tutaj 60 zł i wyrzutnia bardzo fajna. I teraz tak, na początku myślałem, że odpaliłem nie ten ląd, co trzeba, bo oporowo zaczęła na początku walić. Później waliła tak pojedynczo, ale ładne efekty. Znaczy może w ten sposób, na początku było oporowo i było dużo. Później były pojedyncze strzały, ale było gęsto tego. Dość bogate te efekty były, bogate te wystrzały. I potem nadszedł piękny finał, co całe niebo ten cracking nam objął. Więc wyrzutnia jest rewelacyjna, daje jej ocenę 9 z plusem na 10. Jeśli Wam się wyrzutnia spodobała, zostawcie łapę w górę. Chociaż jak ja Wam też się podoba, to też możecie zostawić łapkę w górę, nie? Nie tego, że tam, to wiecie, o co chodzi, nie? Napiszcie mi, czy chcielibyście taką wyrzutnię może kiedyś przetestować i jak ją oceniacie.
Ja tylko mogę podziękować Pyromaxowi za to, że mi ją podesłał. Naprawdę wyrzutnia zacna, nie jest duża, a naprawdę robi kawał dobrej roboty. A więc trzymajcie się ciepło. Na razie.